Właśnie nie wszyscy życzą sobie taką taktyk do dźwięki. Posłuchaj dokładnie, czy sobie życzysz. Tak, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym hotelu, w naszym spa. Przepraszam, że musieli Państwo czekać, ale mamy dzisiaj taki szczególny dzień organizacyjny, kiedy musieliśmy kilka spraw dopiąć. No, jak sami Państwo widzicie, wiele gości do nas przyjechało, tak więc już będziemy się tutaj z Państwem rozliczali i ustalali pewne warunki pobytu. Może zacznijmy od pani Adriana. Bardzo miło. Czy możemy sobie mówić na ty? Tak będzie, myślę, przyjaźnie w tej kwestii, o której będziemy rozmawiali, bo jesteś tutaj, żeby się zapisać na zabiegi i masaże. Dobrze. Więc musimy sobie zrobić pewne ustalenia i ja je później przekażę do właśnie odpowiednich osób, które dokonują takich właśnie masaży i są po prostu u nas takimi hotelowymi fizjoterapeutami, bo różnie to bywa, niektórzy ludzie mają pewne ograniczenia właśnie takie fizyczne, mają jakieś urazy, tak więc musimy to wszystko wziąć pod uwagę po to, żeby nikomu nie zrobiła się krzywda, tylko żeby była to tylko przyjemność. Tak więc proszę, powiedz mi, czy ty masz jakieś właśnie ograniczenia, czy był jakiś uraz? Kiedy to było? I są w związku z tym ograniczenia, czy można tą partię ciała masować właśnie bez żadnych tutaj ostrożności? Można. Dobrze. Dlatego to wspomnę, że coś takiego było, na pewno jeszcze fizjoterapeuta zapyta o to, ale napiszę, że tutaj jest dobrze. Jeśli chodzi o przeprowadzanie masażu twarzy, czy takie coś Cię interesuje, czy wolisz sobie, czy wolisz, żeby takiego właśnie dotyku, takiego kontaktu nie było? Masaż twarzy ogólnie polega na tym, że masuje się skronie, w taki sposób dotyka się czoła, masuje się czoło. To jest bardzo takie odprężające, relaksujące. Co prawda tylko raz udało mi się mieć na takim masażu u nas tutaj w hotelu, bo moja praca polega na czymś innym, ale polecam, naprawdę dobrze mi wtedy było, czułem się bardzo dobrze. Tak więc no jeszcze masowałem tutaj policzki. I przy masażu twarzy też stosuje się taką technikę właśnie z pędzelkami. Tak, z pędzelkami to jest właśnie u nas taka nowość. Polega to na po prostu mizianiu twarzy pędzelkami. To jest naprawdę super odprężające, relaksujące. Nawet słyszałem, że zdarzało się, że pacjenci usypiali w trakcie takiego zabiegu. I przemyla. Jak najbardziej. Jest zgoda. Dobrze, cieszę się. Masaż pleców. A masaż pleców. W dolnej partii. No ja to zwrócę uwagę na to. A też tak mam właśnie, że bardzo lubię masaż pleców, natomiast boję się, że czasami właśnie fizjoterapeuci mają mocne dłonie, mają dużo siły i że właśnie ten ucisk w tych partiach takich moich słabszych kręgosłupa będzie bolesny, ale właśnie my chcemy, żeby to było takie przyjemne tylko dla naszych gości, dlatego robimy taką ankietę. Tak więc ja to zaznaczę też, że tutaj
te dolne partie kręgosłupa, żeby były delikatnie masowane. Delikatnie, ale jest zgodne, żeby masować. Dobrze. Nogi. Nogi. Rozumiem, że tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, nie ma żadnych chorób nóg i można uciskać łydki, pośladki mocno zdecydowanie i tutaj, a nawet jest taka rekomendacja, dobrze. Jeszcze zapytam o same stopy, czy mają być masowane. Dobrze, przekażemy. I jeśli o intensywność, bo to też jest taka częściowa, którą no można masować tak, że może być odczuwany pewien ból po prostu. No wiadomo, że no właśnie reflektoskopia tak, że tutaj są te punkty uciskowe i fizjoterapeuta też sami tak bardzo się na tym skupia. Więc dobrze, napiszemy, że masaż stóp. Umiarkowaną siłą. Lekko. Dobrze. Lekko siłą. Dobrze. Więc się jeszcze zastanawiam, czy jakieś pytania tutaj do ciebie mam. Myślę, że w środę. W czwartek taki masaż jutro. No i co, taki masaż byłby już możliwy do przeprowadzenia? Tak, ja mogę być przy takim masażu obecny, bo czasem pomagam właśnie fizjoterapeucie, a tam właśnie to prowadzę taki kurs. Tak więc ja w przyszłości też będę takim fizjoterapeutą, masażystą w naszym hotelu i no, na razie jestem takim tutaj stażystą, zajmuję się takimi innymi rzeczami, ale właśnie mam takie aspiracje, bardzo mnie to interesuje właśnie jako obserwator, czasami tam może bo też nasi fizjoterapeuci dopuszczają, ja za zgodą oczywiście, że mogę masować dłoń na przykład, tak więc skupiam się na takich partia chciała takich prostszych do masażu. Nie, pleców nie będę. Nie masowałem nigdy. Nie, ale muszę pani powiedzieć o takich innych, to mówię pani o takich innej możliwości. Aby tutaj przyniosłem różne takie rzeczy, bo chciałem przedstawić absolutnie zupełną nowość. I właśnie polega to na tym, że podczas takiego masażu i fizjoterapii oczywiście my skupiamy się na tym, żeby to było jak najbardziej przyjemne, dlatego robimy taki krótki wywiad, który właśnie sobie przeprowadzamy, ale później takim rytuałem w naszym hotelu jest to, że gasimy światło, robimy taką atmosferę, oświecamy świece, mamy kilka takich mis tybetańskich. Teraz chodzi. No i robimy taki nastrój, robimy dźwięki tych mis tybetańskich i chcemy, żeby po tym masażu nawet dopuszczamy, zostawiamy później naszych gości, żeby sobie zostali i mogą całkowicie odpłynąć i nawet zasnąć. Zostawiamy ich w tym pomieszczeniu po już całym zabiegu, po całej sesji, tak długo jak potrzebują tego. I właśnie wtedy można też łączyć taką dźwiękoterapię. Na czym to polega? To polega na tym, że osoba, i wtedy mogę to też być ja, ale się takimi rzeczami zajmuję, bo to jest, nie trzeba tutaj ukończonych kursów, tylko to jest taki nasz pomysł. My wtedy mamy różne przedmioty, to właśnie takie jak widzisz teraz, takie, które przyniosłem tak na próbę, żeby ci pokazać. I one są takie
proste i za pomocą nich wykonujemy właśnie różne dźwięki. Są takie działania, które powodują dźwięki i nazywamy to taką dźwiękoterapią. To się tak nazywa w ogóle ASMR. Nie słyszałaś, no. I wtedy właśnie w tej atmosferze takiego mroku, świec, troszkę gdzieś tam z boków nadchodzących tych dźwięków miejsc tybetańskich, robimy taką dźwiękoterapię, tylko właśnie też chcę sprawdzić, czy ty reagujesz na to, czy odczuwasz efekt ASMR, czy jest to dla ciebie takie nie do końca pożądane, bo właśnie nie chcielibyśmy tego wprowadzać, jeśli podczas teraz powiedzmy tego testu okaże się, że nie za bardzo na to reagujesz i nie leży ci to po prostu, nie jest to w twoim guście, tak więc wykluczymy to po prostu i zostawimy tylko po masażu, po fizjoterapii, po zabiegach zostawimy atmosferę bez tych dźwięków, ale jeśli się spodoba, to możemy później ci, oczywiście niekoniecznie będą te przedmioty, będą różne dźwięki, ale jeśli chcesz, mogę przynieść jakiś specjalny dźwięk dla ciebie. Możesz się na tym zastanowić też, nie? Że może lubisz jakieś dźwięki albo zapachy, to ja to dla ciebie na ten dzień, na jutro przygotuję. Tak, i po masażu właśnie pojawię się i zrobię dla ciebie jakieś takie specjalne. To ci się podoba, tak? No to sobie już to zapiszę i właśnie. Okej. Okay. Żebym to miał ze sobą. Także to tym bardziej pozwoli ci zasnąć właśnie, odpłynąć. Jest taka nowatorska technika. Właśnie sobie zapiszę. Jeszcze z przedmiotów takich dosyć, które są na wyposażeniu naszego salonu. Serum do twarzy. Właśnie też oprócz tego, że wydaje z siebie dźwięki, to jeśli się zgodzisz, oczywiście to zastosujemy na twarz, leczymy w pory, tam więc to jest bardzo, bardzo przyjemne też. Odprężające, wyciszające. Dobrze zrobi skórze twarzy. Dźwiękoterapia jest oczywiście bezpłatna, tak więc my to stosujemy już w cenie. Tutaj nie trzeba niczego dopłacać, tylko my chcemy zrobić taki wywiad, czy ktoś tego chce, czy sobie tego życzy. A jeśli tak, to chcemy dobrać takie odpowiednie właśnie dźwięki i przedmioty. Tak więc bierzemy to, dobrze. To jutro na pewno się pojawi. Mamy jeszcze taką, na przykład dźwięki takie, są też takie szczególne, to jest taka gumeczka i właśnie nie wszyscy życzą sobie taką, tak tego typu dźwięki. Posłuchaj dokładnie, czy sobie życzysz na jutro, też takie dźwięki się pojawią. Właśnie tak, zaraz będzie obiad podawany, tam więc dobrze się składa. Już kończymy, ja jeszcze myślę, że mam
Muszę się jeszcze zapytać o ten dźwięk. No, jest to też szczególna taka gama dźwięków, w ogóle szeleszczących. Nie będę pokazywał Ci wszystkich takich dźwięków, które mamy, takich, które szeleszczą, ale chciałem w ogóle dowiedzieć się, czy Ci pasują szelesty. Sprawdźmy. Zdecydowanie tak. Dobrze, ja sobie tego tutaj zaznaczę, że szelest, tak. Dobrze. Jeszcze widzę, że obiadu nie mam. Dobrze. Wyjątkowa sprawa. Dokładnie, 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 no ale też na to potrzebujemy takiej zgody, nie? Po prostu, że ktoś sobie tego życzy, bo masaż twarzy to jest masaż twarzy, dotyk dłoni twarzy, no ale pędzelki są oczywiście jednorazowe. I tak, my tutaj dbamy bardzo właśnie te sprawy higieny i w ogóle takiego komfortu, poczucia takiego komfortu, tak więc ten pędzelek będzie użyty teraz tylko w tej chwili, by sprawdzić, czy sprawia Ci to przyjemność, a jeśli tak, to na YouTube będę mieć nowy pędzelek. Dobrze, wracamy. Wracamy, czy tego typu działania byłyby satysfakcjonujące jutro. Takie mijanie, można to, ja to tak nazywam, takim mijaniem po twarzy pędzelkiem. Rozumiem, że pędzelek to sobie odkładamy, damy go do utylizacji. Ale na jutro pędzelek ma być zdecydowanie. No dobrze. No właśnie, jest to u nas rewolucja, dlatego takie kolejki są. Dobrze, cieszę się, że zobaczymy się jutro na takich fajnych właśnie zajęciach. Myślę, że jutro dla Ciebie będzie fantastyczny dzień. Dzień bardzo, bardzo wyjątkowego relaksu, masażu, fizjoterapii, odprężenia dla ciała, umysłu i duszy. Plus dźwiękoterapia z misami i tymi dźwiękami. Ja też nie mogę się doczekać, jak jutro się zobaczymy. Dzięki Ci za ten czas właśnie tutaj i za tą taką krótką ankietę i wywiad. A zapraszam na obiad. Do zobaczenia. Cześć. Proszę Cię.